Hej kochani, witam was na kolejnym filmie. Dzisiaj otwieramy kalendarz Balea. Jeden z tańszych kalendarzy, kosztuje on około 65-70 zł. W drogerii DM, jak widać. Więc przejdźmy do otwierania, bo niestety nie mieszczę się z nim w kadrze. Kochani, przechodzimy do otwierania. Nie mogłam się doczekać, ale zanim to, chciałabym wam powiedzieć o pewnym tutaj przykrej rzeczy dla mnie, ponieważ zauważyłam po otwarciu kartonu, zauważyłam, że na numerze 15, nie wiem, widać to delikatnie na kamerze, jest plamka. Boję się, że coś się mogło wylać i bardzo mi jest przykro z tego powodu. Od razu jak wyciągnęłam z kartonu, to zauważyłam. No ale niestety, jak wiecie, ja jestem w Polsce, nie będziemy zwracać tego do Niemiec, bo to nie ma po prostu sensu przy tej kwocie. Więc jeśli coś się wylało, to trudno, a my już przechodzimy do otwierania, bo już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że kalendarz mi nie spadnie. Jedynkę już sobie zlokalizowałam w tym miejscu. Mam swój przyrząd, więc jedziemy z tym. Tutaj są takie dziurki, nie powinno być problemu z otwieraniem dwóch okienek. I mamy pierwszy produkt i nie ma problemu z wyciąganiem. Będę to tak wkładała do środka. I pierwszym produktem jest balsam do ciała. Widzę, że on jest waniliowo jakiś tam. Jest tutaj 50 ml, więc jest dosyć on duży. Jeśli mam jakieś plamy na ręce, to malowałam sobie przed chwilą brwi henną, więc sorry. Pachnie bardzo delikatnie. Myślę, że to jest, że to są jakieś orzechy i wanilia, coś takiego. Bardzo fajnie pachnie. Oczywiście mam swój koszyczek, który mam zawsze i po prostu wkładam i na końcu wam pokażę, co uzbieraliśmy. Jedziemy do dwójki. Dwójeczka jest tutaj na środku, jest troszkę większa. I mamy tutaj coś, myślę, że jest to coś do stóp. Jak Jacek przed filmem mi powiedział, że jest fus to stopy, jest to tym samym zapachu, co balsam, bo widzę, że też jest tutaj, jeśli wiecie, możecie mi dać znać, co to jest za zapach. Czuję tutaj jakieś dwie rzeczy w środku. To jest coś do stóp, ale nie wiem co. Jest napisane właśnie 2 razy 10 gram. Myślę, jakaś sól czy coś takiego. Fajnie, spoko. Jedziemy dalej z trójką. Trójkę już też zlokalizowałam, o dziwo. Jest malutka na samym dole. I mamy tutaj balsam do ust. Już widzę, że to jest balsam do ust. Fajnie, na zimę na pewno się przyda. Czy ma on jakiś zapach? Jakiś ma, ale nie będę tego teraz tłumaczyć, jaki to jest. Chyba, że Jacek wytłumaczy. Jacek wytłumaczył, że balsam jest o zapachu albo smaku maślanych herbatników, więc myślę, że będzie bardzo fajny. Na pewno się przyda, a jak nie, no to jak będzie dużo takich balsamików, dużo takich kosmetyków, to na pewno dla was stworzę boksa. Na pewno jakiś jeszcze będzie. Nie mówię, że nie, bo ja nie zużyję tych wszystkich kosmetyków. I zachęcam wam wszystkich do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, jeśli podobają wam się filmy z kalendarzami, a widzę, że bardzo wam się podobają. Bardzo lubicie je oglądać i lubicie tą serię, również tak jak ja lubię. Oczywiście zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominął was żaden film. Tutaj będziecie mieli przycisk, musicie go nacisnąć na dole i będziemy w super. A więc mieliśmy dwójkę, mieliśmy trójkę, to lecimy do czwórki, którą również widzę, o dziwo. A w czwórce mamy szampon do włosów. Coś nowego, w zeszłym roku nie pamiętam, że był szampon do włosów. Zimowy szampon. Zaraz sobie niuchnę. Tłumacz nam powiedział, że jest to szampon na zniszczone włosy, więc idealnie. Ja zawsze używam wszystkich kosmetyków na zniszczone włosy, chociaż nie są do końca moje włosy zniszczone. Ale na pewno się przyda. Ja się bardzo cieszę, lubię testować nowe szampony. Na pewno skorzystam i sprawdzę. I jest tutaj również 50 ml i jest on wegański. Jeszcze sprawdzę na poprzednich kosmetykach, czy one też są. Wszystkie kosmetyki z tego kalendarza są wegańskie, więc fajnie. Bardzo miło, że więcej osób może skorzystać. Piąteczkę mamy pod spodem. A w piąteczce mamy kremowy żel pod prysznic. A i jeszcze oczywiście ja nie zauważyłam i tutaj mamy takie fajne cytaty po angielsku, więc też fajnie. Nie będę czytać tego, bo to zajmie nam tylko czas.
Zaraz kalendarz nam się przewróci. Więc mamy tutaj kremowy żel pod prysznic o pojemności 50 ml. Pachnie piernikowo, więc jest on piernikowy. Bardzo fajnie. Na pewno Jackowi się spodoba. Lecimy do szósteczki. Oczywiście jej nie widzę, już się skończyło to dobre widzenie. Dobra, widzę. Fajnie się go otwiera, nie muszę tak mocno rozrywać. I tutaj mamy maseczkę w płachcie. Jestem bardzo zadowolona, uwielbiam maseczki w płachcie. Nie lubię tych maseczek takich podzielonych na dwa w tym kremie, bo to się trzeba z nimi bawić. Więc super, widzę, że tutaj jest do wszystkich typów skóry ta maseczka. Więc fajnie. Bardzo mnie cieszy ta maseczka, naprawdę. Jest ona z wzorkiem takiego miśka, pieska, miśka, więc super. Lecimy dalej, to była szóstka. Nie spodziewałam się w takim małym okienku maseczki w sumie. Jacek wyciągnął kartkę, na której było spis tych wszystkich kosmetyków, więc ja ich nie widziałam. Lecimy do siódemki, bardzo malutkie okienko. Mam nadzieję, że nie ma tam gumki do włosów. Nie ma gumki. Takie maleństwo, zobaczcie, taki mały krem na noc ku 10. No przecież to jest przesłodkie, ja normalnie już jestem w nim zakochana. Ja muszę to otworzyć. To ma 5 ml. W zeszłym roku chyba był duży. Nie był duży, ja tak mówię, że nie był. Takie maleństwo, zobaczcie, jakie to jest słodziutkie. 5 ml. Super, super, ja się cieszę, że jest taka mała rzecz, jeśli chodzi o krem, no bo wiadomo, tego się dużo nie zużywa. A przy otwieraniu tylu ilości kalendarzy, no to tego jest dużo, ale ja się cieszę, bo ja lubię ten krem. Jacek mi przywoził, tylko nie wiem, czy to... Nie wiem, czy to ta seria. Zrzuciłam otwieracz. Dobra, lecimy do ósemki. Ósemka też jest taka malutka. Czy to też będzie kremik? Spójrzcie, mamy takie maleństwo. Już otwieram. Wydaje mi się, że to jest mydełko. Jest mydełko. Zobaczcie. Bałwanek. No, czy to nie jest cudowne? Za 69 zł. Ojej, i pachnie... Jeju, rozpuszczam się w rękach. Pachnie pomarańczą? Mydełko jest o zapachu rokietnika i pomarańczy. Jest naprawdę cudownie pachnie. Na pewno sobie położę przy umywalce, bo jest świetne. Normalnie jestem zadowolona bardziej z tego kalendarza niż w zeszłym roku. Jest w takiej samej cenie jak w zeszłym roku, a jest o niebo lepszy. No ja normalnie jestem w szoku. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Była siódemka, była ósemka. Jedziemy z dziewiątką, której nie widzę, ale zaraz ją zobaczę. Powiem wam tak, Jacek mi zrobił ściągę, ale dalej nie widzę tej dziewiątki. A, dobra, na środku. No ona na środku u ciebie nie wygląda. I mamy coś dwa w jednym. I tutaj mamy nowość. Jest to płyn do demakijażu w żelu. Taki make-up remover w żelu, dwa w jednym, więc super, coś nowego. Nie jest to zwykły płyn micelarny, tylko w żelu. Spoko. Coś nowego do spróbowania. To była dziewiątka, lecimy z dziesiątką. Dziesiątkę już widzę, już bez problemu. A w dziesiątce mamy odżywkę do włosów. Tyle to ja pamiętam. Po Jacka rzeczach, które mi przywoził, więc na pewno jestem pewna, że to jest odżywka. Dziesiątka, jedenastka. Jedenastka jest na szyszce. O, już mi ładnie wypadło. I tutaj mamy jakiś krem do stóp. A więc tutaj mamy krem do stóp o zapachu rozmarynu i bergamotki. No ja niestety nie używam takich kremów do stóp, ale na pewno komuś się przyda. Jak nie z rodziny, to na pewno wyląduje w jakimś boksie, bo do stóp niestety nie używam niczego. Niestety albo istety, no bo to chyba dobrze, że nie używam, więc jest mi on niepotrzebny, ale fajnie, że pomyśleli też o stopach. Szukam dwunastki, już ją widzę. A w dwunastce mamy jakiś krem. Mamy taki oto krem na dzień z filtrem SPF 15, więc fajnie, z kwasem hialuronowym. Bardzo fajnie i jest to dosyć duża pojemność, 20 ml. Spoczko, to była dwunastka, już trzeci raz zapomniałam, co otwieram. I teraz trzynastkę. A w trzynastce mamy też coś super. A więc w trzynastce mamy peeling pod prysznic, złuszczający. Sól taką peelingującą, więc super.
Bardzo fajnie. Ja lubię takie produkty, a jak nie ja, no to po prostu Jacek po robocie domywa swoje łapy tym. Więc nam się przydają takie rzeczy, naprawdę. Kiedyś miałam jeden peeling, który cały Jacek zużył, więc domywał nim ręce, bo stał na wannie i go wykończył. Więc na pewno się przyda. 14. A tutaj mamy żel pod prysznic. Kremowy. A żel pod prysznic jest o zapachu pieczonego jabłka i kwiatu pomarańczy. To teraz otwieramy tą 15, która ma tutaj tą plamkę, więc ja jestem przerażona. W 15, w tym okienku, o które się bałam, mieliśmy spray do czyszczenia rąk, tak to nazwę, taki odświeżający, bardzo ładnie pachnie kwiatowo. Myślę, że jest to fajne teraz w tej sytuacji, która jest na świecie. Fajnie mieć coś takiego i jeszcze on jest taki mini, ma 50 ml i taki jest sweetaśny. Więc fajnie i fajnie, że nie był jednak rozlany, tylko to jakaś wada na kalendarzu, plamka, czy po prostu może w produkcji coś się rozlało, zanim zafoliowali, więc spoko. Ja jestem z niego zadowolona. Ładnie pachną rączki po nim. Jedziemy dalej, 16. 16 mamy tutaj. W 16 mamy krem pod oczy z witaminą E. Taki malutki, 10 ml. Spoko, że nie jest duży, bo tego się mało zużywa. 17. No i w 17 mamy coś takiego. Już to otwieram razem z Wami. Tutaj mamy instrukcję, widzę 60 stopni jak prać. To wywalamy. Jest to jedna taka rękawica. Jezu, moja ręka się ledwo mieści, a ja mam małe rączki. Jest to taka szorstka dosyć rękawica, jak peelingująca, wiecie o co chodzi? Taka, no taka myjka, ale taka twardsza, że można sobie fajnie, no spoko, ja na pewno spróbuję tego. Okej, okay. Nie jest to taki do końca badziew, więc no okejka. Wypróbujemy. Teraz mamy 18, już ją złapałam. Oczywiście w międzyczasie kalendarz mi się przewrócił, nie? Bo jakby mogło być inaczej. I w 18 mamy taką esencję. Prawdopodobnie jest ona na końcówki włosów zniszczonych. Tak nam tłumaczy translator. Bardzo ładnie pachnie takimi owocami zimowymi. Więc bardzo fajnie, też na pewno wypróbuję, bo jeśli chodzi o włosy, to warto wszystkiego próbować, żeby były one w jakimś super stanie. O dziwo, dużo ostatnio osób mówi mi, otwieram 19. Dużo osób ostatnio mówi mi, że bardzo mam długie włosy, a ja zawsze nosiłam takiego koczka i po prostu nie widziałam. Więc fajnie to nagle zobaczyć, jak się nosi kitka. A w 19 znaleźliśmy aromatyczny żel pod prysznic o zapachu świątecznym. Lecimy do 20. Widzę ją. Oj, pierwsze rozrywanie kalendarza. A w 20 mamy nawilżającą maseczkę do twarzy z pestkami winogron o pojemności 20 ml. No, tak średnio, ja nie lubię tych maseczek, wiecie, ja nie lubię się z tym bawić. Nawet sobie kupiłam specjalną pacynkę do tego, żeby nakładać, ale to nie jest dla mnie potem to zmywać i się z tym bawić, a tak to wyrzucasz tą płachtę i wklepujesz krem i nara. 21. A więc 21 mamy taki oto przedmiot. Ja osobiście przypuszczam, że to jest taki żel do robienia piany w kąpieli. A Jackowi tłumaczyło to jako pianę do mycia, czy coś takiego. Ale wydaje mi się, że to jest taki żel, co robi taką pianę w wannie po prostu. Więc tak to wytłumaczę. Jest o zapachu lawendowym i ma 50 ml. Następnie lecimy do 22. Zostały nam już tylko 3 okienka, niestety. Dobrze, że jeszcze dużo kalendarzy do otwierania przed nami. Teraz mnie to tak nie martwi. W 22 znaleźliśmy krem do rąk i paznokci regenerujący. 23! O nie! Swoją drogą ładna jest ta tutaj ta wróżka jakby.
troszkę z bajką mi się jedną kojarzy. A w 23 mamy maseczkę do włosów. Bardzo fajnie. Ja lubię takie maseczki. Super, naprawdę. Z tego jestem bardzo zadowolona. I ostatnie, 24, największe okienko w całym kalendarzu, bardzo duże. Mam nadzieję, że nie rusza się kamera, bo cały czas nogą to dotykam. I mam nadzieję, że kamera stoi twardo. I nie będziecie oglądać w bujaniu. Jee! Dobrze, że tego nie kupiłam! Ja myślałam, że to będzie... Jak się cieszę, wiecie co to jest? To jest taki podgrzewacz do kieszeni na zimę. Tutaj macie taką blaszkę w środku i sobie ją łamiecie i wtedy to, nie wiem co jest w środku, ale wtedy to staje się takie białe jak śnieg i to bardzo grzeje w rączki i potem gotujecie to przez 5 minut w gorącej wodzie i to się z powrotem jakby chowa do tej blaszki i to jest wielorazowego użytku, możecie to używać, to jest bardzo super. Ja jestem bardzo zadowolona, fajny prezent na 24 grudnia, naprawdę super i w ogóle wydaje mi się, jeśli mam oceniać cały kalendarz i te wszystkie kosmetyki, które tutaj zostały zebrane, to jest naprawdę ich bardzo dużo. Z ostatnich filmów w tym koszyczku było z dwóch kalendarzy tyle kosmetyków. Mamy tutaj naprawdę dużo rzeczy i dużo pojemności, więc moim zdaniem za te 69 zł, 15 euro, to jest bardzo opłacalny kalendarz, bardzo super rzeczy są w nim. Jestem na maksa zadowolona. Napiszcie mi w komentarzu, jak Wam się podoba kalendarz Balea. Chcielibyście mieć taki kalendarz? Czy kupicie sobie taki kalendarz? Chętnie przeczytam Wasze opinie na ten temat. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To wszystko w tym filmie. Do zobaczenia w kolejnym. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału oraz o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. Serdecznie Was do nich zapraszam. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!